Witam serdecznie a podziwu łachu z tej strony. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was, moim zdaniem, topową, jak najlepszą drużynę zbudowaną do zaledwie miliona monet. No, może zaledwie to nie najlepsze określenie, ale jest to zdecydowanie jeszcze taki średni pułap, gdzie nie możemy sobie pozwolić na kompletną jedenaskę na każdej pozycji, ale parę gwiazd się w niej znalazło. Zapraszam do oglądania, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę, żeby nie ominąć takowych materiałów w tym kanale, jak i przyszłych poradników. Let's go! Zaczynamy od pozycji bramkarza, a tutaj znaleźć się u bramka Bramkarz do takiej kwoty, to wydaje mi się, że jeszcze powinna być pozycja, która przede wszystkim ma nam dawać zgranie i nie zaburzać koncepcji całej drużyny. Oczywiście ten team jest zbudowany w miarę pod zgranie. Jak wiecie, ja nie jestem zbytnio fanem zgrania w tegorocznej odsłonie gry i niezbyt na to patrzę, ale na potrzeby tego materiału pod zgranie ten zespół jest zrobiony, bo wiem, że większość z was jednak woli te zgranie w teamach mieć. Dlatego na bramce jest u golory, który jest po prostu ok, nie jest topowy, nie jest tragiczny, jest ok daje zgranie poszczególnym zawodnikom. Lecimy na prawą obronę. Tutaj znalazł się Pablo, Mafeo, Bessira. Czyli zawodnik, który pojawił się w pierwszej drużynie tygodnia, albo drugiej. Zdecydowanie jakoś na początku gry. Ma on zaledwie 1,72 cm wzrostu. Do tego 87 tempa. Do tego... Całkiem ok. Statystyki obronne, w tym 85 odbiór piłki, 81 ślizg. Także na tej prawej flance zdecydowanie sobie Pablo poradzi. Do tego jest bardzo tani, bo aktualnie kosztuje około 15 tysięcy monet. Na środku obrony gość, którego zabrakło w Barcelonie w meczu z Interem, jest to Jules Kounde, odsyłony na 84. Prawdziwa bestia. Od początku wart naprawdę dużo jak na swoją pozycję, bo około tam 70 tysięcy, 80, 000, nawet go sprzedawałem parę razy, gdy udało mi się gościa wypakować. Nie jest to oczywiście wysoki stoper, ale no jak widzimy te styki robią robotę i zapewne już wielu z was kundę w swoich składach posiada, także można po prostu jej przeinaczyć. Wciąż zostawiając Francuzawę 11. Obok niego Dajot Upamecano, który cały czas ma zepsute widełki, dlatego tutaj świetną alternatywą jest również Klosterman. Tutaj nie wiem do końca na którego bym się zdecydował, bo w końcu umieściłem tutaj Upamecano. Bardzo podobny poziom, bardzo tanie karty, także jeśli wam jeden nie przypasuje, no to możecie sobie bezproblemowo zamienić na tego drugiego Upamecano. Mekano Klosterman to jest właśnie drugi środkowy obrońca w tym składzie. Posiada on wszystko, prócz wytrzymałości, która nie jest tak ważna u stoperów, jak u napastników, ale wiadomo, czy to może dać się we znaki, gdy będziemy latać za, za napastnikami naszego przeciwnika przez półboiska. Do niego najlepszy lewy obrońca w Bundesliga, nie licząc oczywiście Alfonso Davisa, czyli David Raum, który pojawił się troszeczkę znikąd wraz ze swoim 87 tempa, 77 fizyki. Ta obrona nie wygląda najlepiej, ale mi, że in-game Raum jest tak na em, swoje parametry naprawdę dosyć szeroko zbudowany i świetnie gra się tym playerem. Miałem okazję testować i szczerze polecam, nie tylko do tego składu, nawet do jakichś trójkątów zamieszanych z Bundesligą, Raum na pewno da radę. Przechodzimy dalej i tutaj Osman Dembele, 5 na 5 czyli gość, który musi być w każdym składzie do takiego budżetu, to jest, po prostu, to jest po prostu nasz Neymar. Oczywiście ma on wiele braków, porównując go do tego Neymara, ma on dużo mniej wykończenia, ma on dużo mniej staminy i to to już jest problem 68 staminy u ofensywnego playera, gdzie pewnie będziecie im na skrzydła albo na SPO, bo jest to taktyka no trochę szeroko pojętna, także to na naprawdę będzie problem. Przygotujcie sobie paru zmienników, ale i tak, lepszej opcji do takiej kwoty nie znajdziecie. Lecimy dalej i jest Federico Valberde. Tutaj na pewno nie znajdziecie już nikogo lepszego, bo jest to karta niesamowita, zarówno FEDE 87 jak i ten UCL. To są topowe karty i tylko wraz z rozwojem waszego budżetu. To na skład. Upgrade'ujcie sobie u ruchu szczerze. Obok niego troszeczkę większy monstrum jest to Leon Gorecka, który posiada prawie 1,90 m wzrostu, także ta pomoc jest świetnie zbalansowana. Jeden i drugi box-to-box -box player, który potrafi się zajmować stricte defensywnego, jak i tego, który podłącza się do praktycznie każdej akcji. 4 gwiazdki sztuczek, do tego praktycznie każda statystyka oceniona na 80 oczek. Co tu dużo mówić? To Leon Gorecka zaliczył pewnego sezonu, pewne wakacje dokładnie mówiąc. Bardzo duży upgrade. Te, jeśli chodzi o tkankę mięśniową i to samo, to samo stało się Fifi Grecka, świetny player do tej ceny i Bundesliga zamyka nam Sadio Mane wraz ze swoim 89 overalla bardzo wszechstronny piłkarz ze względu na jego alternatywne pozycje możemy grać im na LP, na LS oraz na SN fajnie to wygląda, przetransferowany właśnie do Bayernu Monachium, niezmiennie bardzo solidny player, oczywiście czasem zawodzi tego wykończenie, dlatego ja nie jestem fanem Sadio długoterminowego natomiast na tym etapie gry cały czas, cały czas bardzo dobra karta, na pewno dobrze współgrająca z naszym napastnikiem, to jest ważne w budowaniu składów wyżej zamykający nam La Ligę w tym zestawieniu jest to Thomas Lema. karta specjalna, nawet do takiej ceny udało się te karty specjalne wcisnąć lewonożny piłkarz posiadający 4 gwiazdki sztuczek, najlepiej grać nim na SP, dlatego ta formacja jest świetnie przystosowana do grania wąsko ale do takiego 4-2-2-2 gdyby wam nie szło to zdecydowanie też Lemar może parę minut pochatać na jednym ze skrzydeł, jako ten właśnie bardziej Mm, głęboko ustawiony Pomocnik boczny Można zdecydowanie nim tam sobie pogać Ewentualnie potem go zmieniać wraz z demberem Gdy już mu stamina nie dojedzie I kończąc całą tę układankę Bo tego budżetu troszeczkę jeszcze zostało Nie Erling Haaland A Cristiano Ronaldo w wersji basicowej No bo dzisiaj wychodzi jego rule breaker Ale my zostajemy przy Cristiano Basicowym Niesamowita karta Wiele osób go skreśliło Na samej premierze gry A Ronaldo Santos Savero pokazał, że wciąż może być niesamowitą kartą in-game. Tak wygląda ten skład. Oczywiście do zamiany jest Lemar Sadio i takowo Lemar przechodzi na swoją alternatywną pozycję lewego pomocnika i wygląda to naprawdę świetnie. Wiecie, korzystajcie, grajcie i gwarantuję Wam jedna ranga do góry w najbliższym FUT Champions. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca, przypominam, że subskrybując a macie szansę oglądać kolejne poradniki darmowe na naszym kanale Apogee. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę i do w kolejnych Poe.